Pamiętacie, jak mnie Balkia z duchami ostatnio mnie nawiedzała, gdy prezentowałem tam z sowami? No to będę tym razem ja dokuczać ludziom, Balkiem z duchami, czy tam z Dasklopsem i Dasknorem. Tak, Dasklops i Dasknor wprowadziły naprawdę ogromne zmiany. Dasklops oczywiście po zdetonowaniu się, czyli znokautowaniu siebie, zadaje 50 damage'a. A też Dasknor zadaje 130 po zdetonowaniu. A i oczywiście tam jest energia, nie działa, bo tu mowa o efekt z ataku, a to jest efekt z abilitki. No a tu mamy listę akurat bardzo znanego gracza Stefana Ilanowa, który jeszcze dorzucił do tego Greninja EX, która oczywiście pierwszym atakiem zadaje 170 i pozwala na wyszukanie dowolnej karty. No oczywiście mamy palki linię 2-2, 3 Duskole, 1 Dusclops, 2 Dusknoiry, stąd też i 4 Rare Candy i do tego aż 4 nosze, żeby można było na przykład z powrotem ten wsadzać duchy na bencha. Dodatkowo oczywiście stadionem głównym jest Pokestop, mamy odkurzacz do ewentualnych pozbycia się itemów, 1 Switch, Ace Packiem jest tam klasyk, czyli Prime Catcher, 2 wesele, 1 Buddy Buddy Puffy, żeby albo żabkę, albo... Też tutaj jest nastawienie na Nestbole i Ultrabole, no i Trekking Shoesy, które pozwalają się kopać jeszcze głębiej. Squawk, żeby użyć go w pierwszej, Mew też do darmowego retreatu, no i ewentualnego dobierania do 3, no i kopiowania ataków. No i Blamun Ursaluna, która zadaje... który może być dobry na finish. Warto zaznaczyć, że Greninja EX ma jeszcze... Mirage Braid, który zadaje 120, nawet benchowym. Zobaczymy, jak to się spisuje się. No tu mamy 2 Iridy, za to 4 Iono, czyli Disruptu tutaj nie brakuje. No i Heavy Ball w razie czego jakby cokolwiek się schował. Zobaczymy, jak to się spisuje i przejdziemy właśnie do gierek. I będziemy nawiedzać duchy. I ten odcinek otwiera Halloweenowy event, bo w sumie Dusclops Duskule, Dusclopsy i Dusknoiry to w sumie idealny na kombinacja, żeby świętować jakoś Halloween. Tym bardziej jak mamy palki z duchami. No i oczywiście zaczynamy! No dobra, kogo tam nawiedzę tymi swymi duchami, tak? Znaczy my chcemy pójść piersi i tak zrobimy, bo tutaj właśnie trzeba jak najszybciej odpalić te duchy, więc... Idę pierwsza. Dobry start w sumie. Puffin, Wesel, no... Będzie git, jeszcze Pokestop. Więc... Let's go! O ja, Raging Bolt będzie grubo. To może być gruby matchup. No zagrałem sobie tak attach na pewno. Na te duchy. No widzę, że Bolt... Oboje potrzebujemy tego Pokestopa, wiem. Dobra, Squawk się wyjebał. I przy okazji głupi ryj rozwalił. Znaczy, możemy użyć Night Stretchera i go dać z powrotem. No i sobie zrobimy Squawk and Seeds to dostu. A, i zrobimy jeszcze Wesela na Countercatcherze, 2 energie, to jest taki, o, idealny Squawk, tak swoją drogą. Nic się nie zmarnowało! Jest! Możemy jeszcze zagrać tego Frogiego, ale... No, tu mamy Fezantipiego. No dobra, Nespol po drugą palkę, w razie czego jakby tamta miała wykitrać. No, czy Feza będę stawiać jeszcze nie, no to pasujemy grę. No to było dobre zagranie, mam nadzieję, bo mamy już 3 energie. No tak, przeciwnik też używa Pokestopa i wywala Sadę. No nie, fajnie się to zaczyna. O Jezus, pas! No dobra, ja tu sobie zrobię... O, przeciwnik się po prostu poddał. Okej! Okay. Never mind!
No cóż, poszło mi bardzo dobrze, chociaż nie wiem. No zobaczymy, co tym razem. No, a tak jak ja chcę iść pierwsza. No i znowu mam hetsa. Mam szczęście. Tak, idę pierwsza, tak? Odpalamy duchy jak najszybciej, jak to tylko się da. No co, a jakbym się zdecydował ducha, to by fajnie. O, fajnie, to co? No. Okej. To może być dobry start, okej, mulligan, co to? O ja, item lock, okej. Mamy bardzo grubo. No to będzie trochę utrudnione zadanie. Jeżeli ten build się bardzo dobrze rozkręci, to... nie ma zmiłuj tak naprawdę. Jak ktoś nie wie, na czym polega item lock, to to jest upierdliwość nad upierdliwością, czyli... 30 wyłączał itemy, tak? Mamy Pokestopa, zagram Nestbola po Greninja. Robię Conceit Carta. Przy okazji ataczne z ręki. Zagram Buddy Buddy Puffy. I, o, tu jeden duch w prizach, okej. Zagram też Pokestopa. Najgorsze, jak się to rozkręci. I to chyba będzie w sumie tyle. Właśnie najgorsze, jak to się rozkręci, to już... nie ma zmiłuj. Tak naprawdę nie ma zmiłuj. No to jeszcze widzę z Froslasami, które będą nas kaleczyć. Głęboko, więc to jest jeden z tych takich dziwacznych rzeczy. Jak spoko stopa wywalę candy, to mogę już detonować wszystko. Co żyje? Aha, technical evo. No to not good, powiem szczerze. Znaczy, mogę się popozbywać powolutku. A. Tak, mamy tu tego Velmofa, który ma... robi nam tu item locka, więc póki jeszcze nie mamy item locka, no to... Okej, jeżeli będzie Rare Candy z tego, a są cztery, przypominam. Znaczy na pewno w palki ewolucja. I jest jeden cukierek! Robię Candy Dusknoir. I se pozbywam się Velmota, tak? Tak, jak to się rozkręci? Ja wiem, bo już niejednokrotnie na to gram, więc tak jakby jak to się rozkręci, to nie ma zmiłuj. Co my mamy? O, duszek, dobra, pan duszek przyszedł. Znaczy zrobię sobie Faustara, żeby no, naładować po prostu. Więc tutaj naprawdę, jeżeli... szkoda, że nie było drugiego cuksa. No, tu też trzeba pamiętać, że to też będzie nam powoli nokautowało Pokémony. Pozorny zawsze... przezorny zawsze ubezpieczony. No dobra, widzę, że tu są noszydła. Tylko po to, żeby jakoś cudem... Znaczy, na pewno zagramy Iridę, no... pod cuksa i coś... seczkę. No, drugi proces. Nawet noszę pod ducha i potem... Boss Order, no, najśmieszniejsze jest to, że Pokémon jest w stanie atakować. No dobra, myślę. Mamy dwa noże. No to dobra, spin z Pokestopa. O, jest Candy.
Mogę zrobić candy z ducha? Czy też mamy ile? Dwa candy, tak? No, trzy. To jest... komedia. No tutaj pozbędę się tego z deseczką. Tak, wiem, to bardzo irytujący build, który... No, jest pełnym buildem, który psuje smak życia. No to co tam w prajzach? O, ja! O wilku mowa. Znaczy, są jeszcze candy na... I wodnym Pokémon będzie to walkie, tak. No, żeby mieć później to Greninja chociaż. O. No boom! Elo, do widzenia. A czyli plus jest taki, człowieku, że masz przynajmniej jakieś prizy, więc jakieś karty, które decydują. No jest Velmoth. Ciekawe, czy jest do jego energia, żeby... Oho! Zisu! Czyli to jest, no, supporter, który sprawia, że... On może dobrać... Jeżeli ma energię, no to jest w stanie... Wow! Back catching set i to w dwóch sztukach, żeby poszukać tej energii, dobra. O, jest, se znalazł, o wilku mowa. Mogę chyba nawet powoli ładować Greninja do pozbycia się tego. Czy tak zróbmy? No, tym bardziej, że jesteśmy już na etapie item locka. Dobra. Dobra, confuse mamy i ka! To się zaczęło już być drażniące. W gratisie Frostless. No. No, musimy w tradycyjnym sposobem. No nie, przygotowanie z drugi Velmoth. Chyba bardziej Miraż Miraża poczuję. Znaczy tak, Ajono musimy zrobić. No bo co ja mam do innego zagrania niż Ajono? Sylphaustora teraz użyłam, to jest przykre. Mamy Mew. Czy ładować Greninja? Próbujemy. O! No to jest. Kąt z konfuzem bywa różnie. No chyba muszę się pospieszyć, bo. O nie, to jest suszarka. O! Suszarki są najgorsze. Research, dobra. Owieczny wróg. Suszarka. No, on jeszcze mi przy okazji mi będzie klepał palkie. Musi być tu energia! Pomocy! Energy! I znowu deseczka, kurde. Aha, ja. Yeah. Jest ten Gauchim.
Jeżeli nie będzie tej energii, to jesteśmy w głębokiej dupie, tak? O, super, tylko co mnie to po... Dawać mi tą energię. Yes! No i on mi teraz gdzieś przestawi, tak? O, buty, ale i tak mi je miał i tym loka. Dobra, no wiem. No nawet... Ach... O, tak, prank catcher, co mnie to obchodzi? Dobra, jestem. O, pospieszcie. Energia! O, no, żeż ty w mordę! W sumie po prostu wezmę Ursalunę. A kurwa, muszę mieć jedną, no to pas. Jesus Christ! No niedobrze powiem. I nie znajdę jakieś Iono czy coś, to ja się pociacham. Kurde, bo ja się nie mogę nawet dokopać. Nic. Okej, okay, no to Azul. O nie. No to mamy szybko umieralnie. Ciągle tej energii mi brakuje. Czy on tak... Musi być decydująca karta. Niech najlepiej będzie to ten Dusclops, okej? Okay? No, Greninja mi tu outnął. Czy dobra, jest szansa. Jeżeli trafię Hetsa, to ja zabijam Ursalunę. Chyba to zostało mi tylko. Chwila prawdy. Licz... Hej, no! No co do chuja, no! Co to są za cheat code'y, co? Da, jeszcze najgorsze, że ja mogę zaatakować Ursaluną w następnej turze. No kurwa, było blisko! Ostatnio miałem... Ja i ducha nie mogę otwalić. Dzięki! Jezusa! Co? Tak na razie nie teraz! Dobra, jest szansa, jest... Please, dajcie mi to! Dajcie mi Hetsa. Hets! No i przegrałem. Ej! Powiedz...
Czy tylko... Nie, kurwa, ej, co te... Coiny są wredne. No niestety przegraliśmy, no. No dobra, możemy poddać, kurwa mać. No zabicie mnie, szło tak dobrze. A tu nagle nic się nie dobierało. A tu nagle nic. Tak z dupy marysieńkiej, kurwa. Jeszcze te... Ja nie wiem, ja się zastanawiam, czy ci ludzie oszukują na tych... Hetsach? Napiszcie mi, bo... No, może tym razem się uda. Znaczy, było blisko wygranej, tylko... Kurwa, te coiny coś nie chcą, kurwa. Wszystko jest. Miałabym to, a... Pff, kurwa, nie miałam. Strasznie to upierdliwe. Mulligan, dobra. Miałabym to tak swoją drogą. No ja nie wiem, czy ta gra oszukuje na tych coinach, czemu nie ma rzutów kostką. Bo coinów się nie używa, tak? No na co tym razem gramy? No ja, super start. No dobra, możemy jeszcze dobrać. What? What the fuck? What the fuck is going on? Thanks. Super ręka. Aż to Tarapagos. A nie z duchami. Co to jest, kurwa, za ręka? Powiedzcie mi. Czy ktoś się z łybem na chujem mi pozamieniał na rozumy? Jeszcze palkiest. No nie, jeszcze duchy są, o nie. To jest jakaś zemsta. Za jakie grzechy, powiedzcie mi. Najgorsze, że jak się duchy zdetonują, to moje duchy pali. Pójdą się jebać. Dajcie mi grę ninja. Grę ninja? What the? Najgorsze jest to, że te duchy tu przyjdą i mi to zjebią. Trzeba potrzebny fez. Ja pierdolę, no. No i będą... No i się zacznie festiwal duszków. Arena Undeads. Ulala. No jest i Buffaland. Tam Buffaland. Zdęda się ducha czego mam się tu pozbyć w sumie? Co by się już chyba nie pozbędę. Dobra, ja sama się, jeżeli się pozbędzie.
No jest, Featherballs Candy i ten duch chyba wyjdą. A czyli najpierw... A chyba wejdzie jeszcze mił. Aha, I don't know, thanks. Jest palkie, okej, okay, o ile mi nie zadziałają. Kolejny Bufaland. O Jezu, wchodzą jodę. Najgorsze szumowiny świata. A, widzę, że coś będzie kombinowało. Ej, tak sobie. Wszystkie idą w walkę z duchami, tylko nie mi? Mam... Czy co, to będzie jeszcze jeden taki... duszkowiec? Aha, turbo. Test pole. Znaczy, na pewno zmusimy go do... No dobra, jest pas. Heavy ball? No, duch. Nagamy z kwili łapapa. No dobra, to już jest taki ciężki orzech do zgryzienia, co by tu wywalić. Leci bez. Pokestek. W sumie chujowy jest pokestek. Niestety nie mam żadnego gasta. Zostaje jedynie napierdalać to, co jest. Niestety nie ma Lumineona tam. Heavy, dobra. Tylko trochę zmusza. On ma weakness, widzę na walczące, więc on... A, counter catcher w... O nie! Stary! Konie, nie ty. No nie! No nie! Akurat w biedną żabcię. Co ta żabcia ci złego zrobiła? Powiedz mi. Co on ten dalej knoci? Ja też sobie odpalę zaraz ducha. Nie bój nic, odpalę. Co jeszcze będzie kombinował? Co jakiś... Disrupt. Przecież nie, zaraz, o nie.
O nie. O nie. No tak, mniejszy duch. A to oczywiście, że tak. Co on chce mi zrobić? On chyba szykuje większego ducha. O kurwa. No niedobrze powiem, niedobrze. Flip the script. Druga palka. Wolę go na styk, tak czy siak. Znaczy, na pewno zrobię mu Cursed Blasta, żeby pozbyć się tego ducha. Więc ja tu robię bomb w tego? Się wzajemnie negatywnie. Proszę bardzo. Po dodatkowym price. No też kosztem tego, że... Znowu trzeba wypełnić ławkę, dobra. Nesbol po mnie. I pewnie jakaś... Buddy Buddy Puffin. Też mogę jeszcze zagrać nosza, chociaż nie. No idealnie. Easy peasy. Ci no, zajebiście. No i połkie, yeah. No jest ciężko teraz. No, ma wszystko. No i co teraz? O, cześć, Ela. Chłop się myśli. Skipt. Może mi zrobić jeszcze disrupt z Iono. Znaczy i tak utrudniłem zadanie, bo mam jednego prize'a. O, noszę. No dobra, no ja dwa nosze po bufalanty, okej. Kolejny nosz po bufalanta. Czy jest to protection? Czyli wtedy 60 mniej zadaje? I co dalej? Pokestop? Czyli tutaj dwie rzeczy poszły się kopnąć. A nie, tutaj poszedł turbo. A coś tam jeszcze kombinuje, no. Ela? Ela? Ej, spokój! I spokój! No i pewnie co? A ja no, na jedną rękę. No i co? Jej! Ela! Nie możesz tak! Nie możesz! O! Prankaczer! No to żegnaj detonation. Myślę... jak na ziemię.
skibidi. Łapapa. Okej, buty. I biorę buty, o! Maraton butków widzę. Chyba tak, wezmę. Okej, myślę. Rusaluna? Spróbujemy Rusalunę. Okej. Nie no, Ursaluna to za mało. Zobaczymy. Nadgłoskowym. Zabrakło. Niestety. Ale starałam się. Ela, uspokój się! Starałam się. Zabrakło bossa? Dużo rzeczy, chyba widzę, brakuje mi. Undeads. Terapagos? No nie! Kurwa, zabrakło! Pramka teraz, czegokolwiek, kurwa! Ela, uspokój się! No kurwa, zabrakło mi, tak jak swoje... Bardzo dużo zabrakło, niestety. Niestety zabrakło.